Siemaneczko, tutaj Świstak z Banyszaka dla Fansportu. Ze mną tutaj Arkadiusz Tańcula. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, siemanko, cześć. Jest wyzwanie od pana starego Murana. Jak ty się na to zaopatrujesz? Ciągle te same pytania. No, jak się na to zapatruję? No słuchaj, rozmawiamy, rozmowy są jakieś tam z Fejmem. Fejm bardzo chce. No kurczę, no ma, ogólnie oni mają pewne karty, mają pewne możliwości, argumenty, które mogą mnie przekonać, bo jak wiesz, ja, moim marzeniem jest zdobyć tej pasy tej federacji, więc jeżeli dogadamy tak, że kolejna walka będzie o pas, no to pewnie się zgodzę, no co mam zrobić, no. Ale to co, znowu w szóstej klatce, czy to już na razie nie mówimy? Nie, na razie, w ogóle, kurde, bardzo mi się nie chce tego robić, naprawdę, to byłeś... Czy tylko rewanżu robisz, tak? Tak, bardzo mi się nie chce tego rewanżu robić, bardzo nie chcę znowu przez to przejść, chociaż teraz wiem, że już inaczej przez to przejdę, bo ja już to wszystko przerobiłem, oni już nie mają czym grać, już to by był odgrzewany kotlet, nie ukrywam. No, konferencje były pewnie podobne dość do poprzednich. No pewnie tak, no, słuchaj... Pierwszą walkę z Uniwersum Murańskich, tą, którą miałem z Mateuszem, naprawdę ciężko zniosłem. Psychicznie w ogóle mega mnie wykończyli, mega mnie wymęczyli. Ja się bałem rano wstać, patrzeć na telefon, co tam znowu jest odjebane w internecie, co znowu piszą na tych portalach, jakie znowu wywiady, co oni gadają. Teraz już to wszystko przeszedłem, to już co oni mogą mi więcej zrobić? Jednemu pierdoliłem, drugiemu pierdoliłem, niczym mnie już nie mogą zaskoczyć. Kurwa, mam nadzieję, że nie mogę. Jak Alan obu zrobisz? Co? Jak Alan zrobisz obu naraz? Nie chcę mi się w ogóle, kurde, wiesz, to są straszni ludzie, w ogóle, to, nie wiem, czy słyszałeś, jak on sobie jakieś listy robi, kurwa, kolejkę, on mówi, że ja w kolejce stoję, kurwa, ja stoję w kolejce do niego, a po chuje mam w kolejce do niego stać człowieku, jak to ja z nim wygrałem z jednym i z drugim, to oni mogą co najwyżej się ustawić w kolejce, zresztą tak jest, ustawiałem się w tej kolejce i się proszą o tą walkę, bo cały czas federacja chce, mówi, że oni chcą walczyć, rewanż, Arek, co, kurwa, ja nie mówię o rewanżach, to oni cały czas o tym napierdalają, więc to chyba oni stoją w kolejce do mnie, a nie ja w kolejce do nich, o. No coś w tym jest, ale zostałeś doceniony przez starego Murana, ponieważ powiedział ci, że jesteś ważniejszą osobą niż Alan. Najważniejszą osobą jestem, nie? No wiesz, no. Słuchaj, w ogóle to jest fajna, ciekawa walka dla mnie, no bo bije się dwóch moich przeciwników. Jeden z nich był kiedyś moim dobrym kolegą, teraz jest wrogiem. Drugi był moim wrogiem, teraz jest moim dobrym kolegą. Obydwóch pokonałem, więc w sumie fajnie się czuję, fajnie mi się będzie oglądało tą walkę, wiesz. Na pewno. Nie mogę się jej troszeczkę też doczekać. No. A miałeś teraz długą przerwę, wróciłeś teraz do przygotowań, powoli wracasz do takiego, wiesz, typowego... Wiesz co, ja nawet, jak ja mówię, że ja nie trenuję, to te 3-4 treningi w tygodniu robię zawsze. Teraz zacząłem trenować znów codziennie, od 2 tygodni już skończyłem z melanżem, skończyłem z imprezami, bo wiadomo, kurczę, no jednak trzeba znaleźć ten złoty środek zawsze w życiu. Nie możesz cały czas zapierdalać, nie da się. Też psychika siądzie, wiesz, ja zapierdalałem, wygrywałem, a potem opię jakieś depresje, musisz chilloutować, musisz czasami odpalić zwrotki i wiesz, i wrzucić na luz. Dlatego teraz troszeczkę poleciałem w melanż, ale już skończyłem, od 2 tygodni już trenuję, jestem codziennie na treningu, albo na macie, albo na siłowni, każdy dzień, albo biegam, nie ma dnia, żeby nie było u mnie aktywności fizycznej, więc jest już dobrze, z tego co tutaj wiem i mam informacje, no to biję się na 15, która będzie gdzieś pod koniec sierpnia, początek września, więc dużo czasu jeszcze na przygotowanie. Pięknie. Mnie ciekawi, jak toczy się dalej afera koralowa? O kurde, afera koralowa... Wiesz, co się dzieje w aferze koralowego? Człowieku! I to z naszych podatków, chłopie, ja tego nie rozumiem. Przyszło mi ostatnie pismo, ja już byłem ostatnio wezwany na przesłuchanie, jeszcze jedno, 2 przesłuchania już miałem. Teraz przyszło mi pismo, że został powołany biegły, sądowy, specjalista do spraw zagrożonych gatunków. Rozumiesz? Taki gościu został powołany do takiej błahej sprawy. I to jest, kurwa, niepojęte. Wiesz, to już pieniędzy kosztuje? To no na pewno, to, oczywiście, że pewnie tak. Mi przypierdolą potem taką karę, że ja to wszystko wyrównam, znając życie, no ale miejmy nadzieję, że tak nie jest. No, rozumiesz? Chłopie, taka sprawa. Zamiast to albo przydupić mi jakieś po prostu grzywne, kolegium, albo umorzyć, to chłopie, to się ciągnie i ciągnie. Kurwa, przecież ile to już trwa? No w chuj. No, od Wotoru ostatniego trochę minęło. Kurde, no. Będzie. Jesteście na Wotorze teraz? Oczywiście, że tak. No to zapraszam. Klasa, widzimy się. Zapraszam, próbuję doprowadzić studio właśnie na Wotorze. O, pięknie. Nie, ja nawet nie wiedziałem, że tutaj stoi. Teraz już wiem. Kiedyś nie wiedział, teraz wie. Kiedyś nie wiedział, teraz wie. A właśnie jadłeś nowe Kizersy? Co? Jadłeś nowe Kizersy? Nie jadłem jeszcze.
Podobno smaczne, ale właśnie nie miałem okazji. Nie, to właśnie nie miałem jeszcze okazji, ale chyba są Biedronce, nie? Także, a ja, stary, ja 6 Biedronek obkrążyłem, żadnej nie było, wszystkie wykupili. Czyli podobnie jak z Lodami ekipy. Kurde, jednak Kizo to jest Kizo. Ja Kizo bardzo lubię, szanuję. No, także na pewno te Kizercy kiedyś spróbuję. Szkoda, żeby nie wysłał. Ale może jeszcze wrócić. Może jeszcze pomyślimy się. Może kiedyś. A wracamy do afery koralowej. Ile ci tak naprawdę w najgorszym przypadku, co ci grozi? Nie, tam 2 lata więzienia na razie, to kurwa, coś takiego jest. No stary, to ja już mówię, że lepiej jakbym przemycił tygrysa jakiegoś, albo szczątki tygrysa, bo to przynajmniej, wiesz jakie są drogie szczątki tygrysa? No, na pewno. 1 gram sproszkowanej kości i tygrysa kosztuje jakieś $200-300. 1 gram kości sproszkowanej, to więcej człowieku niż kokaina kosztuje. I to jest używane w medycynie chińskiej, człowieku jakiejś kurwa niekonwencjonalnej. A ty wziąłeś koralowca. A ja wolałem koralowca, który nic nie kosztuje prawie. Ale ze mnie debil, nie? Mogłem tygrysa i tyle samo bym dostał, a przynajmniej bym zarobił. Na zakończenie, jak ogólnie oceniasz aktualną konferencję FM-u? Fajnie było, trochę podymiło się. Trochę fajnie podymiło się. Kurczę, wiesz co, jestem już na... Która to jest? 14, jestem od 6, czyli jestem już na 9, na 10? Kurde, czekaj, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Na 8 konferencji będzie, no. Jestem na każdej gali, bo zawsze jestem albo walczę, albo jestem na narożniku. I już mnie nic nie zadziwi tu. Już widziałem takie rzeczy, że tu nic mnie już nie zadziwi. Ale to rozgniatanie arbuza to było kozackie. No, było ciekawe, powiem ci szczerze, no. Coś nowego. Masz swoich faworytów co do aktualnej karty walk? Nie interesowałem się jeszcze za bardzo, ale konkretnie mam ci... Nie no, każdej karty nie przejdziemy teraz. No, chodzi o osoby najbliższe tobie. No, wiadomo, no Piotrek Szeliga, wiesz, to jest mój przyjaciel, jestem jego narożnikiem, bije się u mnie na wsi, w Krakowie, bije się w mojej klatce, także wiesz, no to taka najfajniejsza walka, najbliższa będzie mi, nie mogę się już tego doczekać. A jak oceniasz jego szansę, bo to jednak jest Norman Parkiem, mała klatka, to będzie naprawdę mega ciekawe widowisko. Powiem ci tak, oceniam, jeżeli chodzi o pierwszą rundę, to tutaj ma bardzo duże szanse, jest sam boks, małe rękawice, nie ma miejsca, żeby Norman spierdalał, nie ma szans. Piotr jak na niego ruszy, to nie ma co ruszyć, to wystarczy jeden krok zrobić i już jesteś w walce. I nie obali go. Nie obali go w pierwszej rundzie, więc myślę, że jak Piotr go podepnie, to kurde, Piotrek ma takie pierdolnicze, że on każdego znokautuje. Widzieliśmy? Każdego jest w stanie znokautować. Kwestia tylko, czy trafi, czy normalnie się da, czy jak to będzie wyglądało. I potem wiadomo, no druga, trzecia runda, to kurde, stary, no to ciężko, no MMA, walczyć w MMA, nawet w takiej małej klatce, ale walczysz w MMA z gościem, który walczył w UFC, no kurwa, stary, ja bym nie wziął takiej walki w życiu, nie ma szans. Piotrek jest mega odważny, kurwa, no szacun, szapobam, naprawdę dla niego. Ja zwariowałem, jak dowiedziałem się, że zmieni warunki i na nie przystał. Ja bym za chuj na takie warunki nie przystał. To jednak też nie jest taka duża różnica kilogramów, to jest tylko dyszka chyba. Ale wiesz, też ludzie mylą, bo mówią, że to on go wyzwał. Nie, kurde, no to gość mu każe lizać buty, bo tam nie było całować, go ligmajszus było, lizać buty, ten do niego wystartował, a tu nagle, że to Piotrek jego wyzywa. To nie tak było, to ten go, wiesz, no kurwa, jednak to była zniewaga pewnego rodzaju. Byłeś przy tej akcji? Była zniewaga, stary, a tutaj, kurwa, ten się teraz, kurwa, no, wiesz o co chodzi, ten go znieważył, ten do niego wystartował i teraz żywa. No kurwa, no a, to stary. To, czyli tak, że po prostu były schodzili, sobie go tak gadali? Gadali się ten, a ten mu podniósł, kurwa, nogę pod buta i league my shoes, kurwa, do niego. No to Piotrek się normalnie odpalił, tylko wy macie nagrane, jak już mile mówił, bo on już potem już tak jakiś iron, coś tam, wiesz, jego English like my is not very well i wiesz, i ten, i to widzieliście samą końcówkę tej sytuacji. Tam było naprawdę ogień, tam był ogień, tam było, kurwa, wiesz, no Piotrek, gdyby nie walka, naprawdę Piotrek by mu zajebał gonga. Przecież tak nie kopie, no kurwa, no kto ci tak gra? Nieważne, czy jesteś dawno nie miał, no kurwa, każe ci lizać buty, a oni są kumplami, wiesz, to nie tak, że ktoś, kurwa, nie wiem, ktoś jakiś... Nawet nie, no ja bym tak nie powiedział Piotrkowi, bez kitu, kurwa. A co dopiero jakiś obcy chłop, kurwa, co z tego, że jest w UFC? Jemu się należał wtedy gong albo lepiej za taką akcję, a Piotrek tylko tego nie zrobił, no mieli walkę tego dnia, więc przecież nie będzie, wiesz, różne rzeczy może być, by go trafił czy coś, albo sobie by zrobił krzywdę, jakąś kontuzję. Dlatego tylko to tak wyglądało i według mnie tutaj nie ma prawa Parkę cokolwiek, bo to Parkę go chciał znieważyć, a ten, kurwa, no to wiesz, to też, no kurwa, no stary, no wystartuj do zawodnika UFC, wystartuj do niego, to, że wystartował w ogóle do niego, to było coś. I dzięki temu ma tą walkę. I nie wiem, dlaczego w ogóle Parkę tak teraz pierdoli jakieś kocopoły, jak inaczej było to wszystko dogadywane. Ja jestem też w kuluarach, mamy wspólnego menadżera. Wszystkie te informacje przebywały też przeze mnie. Wiedziałem, jak wyglądał cały proces negocjacyjny, jak to wszystko wyglądało. A nagle, kurwa, dzisiaj przychodzi Piotrek i mówi, że Norman się nie bije, bo on nie idzie na te warunki. Jak, kurwa, nie idzie jak podpisany kontrakt, wiesz. A tam się okazało, że on w ogóle myślał, nie wiedział, że to klatka rzymska, bo widział na Instagramie, widział, że tam było napisane 3x3, ale on myślał, że to chodzi o minuty, a nie, że wymiar klatki, kurwa.
kurwa, nie? Teraz tak się to nie wiedziałem. No, taka sytuacja człowieku wyszła. No to sobie, w takim razie ci bardzo dziękuję za rozmowę, życzę ci powodzenia w przygotowaniach do 15 i trzymaj się z farcikiem. Dzięki, pozdrawiam serdecznie, cześć. Pozdrawiamy.